Jednym z paneli Gazety Polskiej jest panel o wpływie inwestycji zagranicznych na rozwój innowacyjności w gospodarce polskiej. Nie wylosowaliśmy tego panelu. Dlaczego to akurat nas interesuje? My robiliśmy podobne panele już. Ja myślę tak, trochę tak cynicznie. Nam bardzo do wizerunku pasuje mówienie o innowacyjności, bo Gazeta Polska była pierwszym dużym pismem, które miało swoją witrynę internetową. Mamy w tej chwili kilka najnowocześniejszych technologii w internecie. No z drugiej strony mamy 190 lat, tradycyjny sposób wydawania gazety, więc my staramy się łączyć innowacyjność z tradycją. I to trochę buduje nasz wizerunek, no, ale też jest cel ważniejszy, oczywiście obywatelski. Polska nie będzie się rozwijała bez innowacyjności. Polacy są pracowici. Mamy kraj, który ma pewnie parę zalet i transportowych, logistycznych, surowcowych, ale tak naprawdę doszliśmy do pewnej bariery. Jeżeli chcemy, żeby Polska dogoniła Europę, to tylko i wyłącznie poprzez innowacyjność. Trzeba spowodować, żeby ludzie, którzy się kształcą, szukali pracy w Polsce. To nie da się inaczej zrobić, niż tworząc miejsca pracy w wysokim przemyśle. Tutaj na forum padły już chyba miliardy słów na wielu panelach, w wielu spotkaniach, ale generalnie słyszy się, że kierunek, założenia, które rząd tworzy, są pozytywne. Czy pan redaktor też ma takie wrażenie, czy jakąś krytykę słyszał, jeśli chodzi o poczynania rządowe ze strony biznesu? Jest trochę krytyki ze strony biznesu, chociaż ona jest pożyteczna, dlatego że rzeczywiście część tej krytyki nie ma motywacji politycznej, ona po prostu zwraca uwagę na drugą stronę decyzji rządowych, które mają swoje racje, ale też mają swoje cienie i warto czasem posłuchać tego, tak jak na przykład w przypadku rekwizycji majątku na życzenie prokuratora. No to jak są bardzo uczciwi prokuratorzy, to rzeczywiście ułatwia walkę z przestępczością. Ale trzeba pamiętać, że nie zawsze będą uczciwi prokuratorzy i nie zawsze ta władza będzie rządzić. I może się okazać, że któregoś pięknego dnia prokurator zajmie sobie majątek Gazety Polskiej, bo kogoś ważnego obraziliśmy i to będzie tak ciężkie przestępstwo. No trzeba zawsze patrzeć na tego typu rozwiązania, na tego typu pomysły, które no, mogą zaszkodzić biznesowi, mogą zaszkodzić realnie państwu, wcale nie pomagając walczyć z przestępczością. Kolejna rzecz, biznes ma większe doświadczenie w robieniu pieniędzy niż jakikolwiek urzędnik państwowy, choć trzeba przyznać, że w tym rządzie jest sporo biznesmenów i to takim niezłym doświadczeniem, ale jednak suma doświadczeń biznesu jest lepsza i warto czasem posłuchać tych, którzy mają doświadczenie. A te generalne, to generalne mówienie dość dobrze, to jest taki typowy PR w kontaktach między biznesem a rządem, czy rzeczywiście coś drgnęło, coś jest lepiej, biznes zaczyna mieć nadzieję? Biznes nie lubi awantur. Biznes spokojnie zniesie każdy pogląd. Lewicowy, prawicowy, nie znosi awantur. Lubi spokój, ludzi, lubi pewną stabilizację. Jeżeli PiS zapewni im stabilizację i jasne reguły gry, bo to nawet nie o to chodzi, jakie one są, tylko żeby zrozumiałe, to biznes się do tego dostosuje. Jasne reguły gry też oznaczają pewną uczciwość, tak? Bo nieuczciwość oznacza mętną wodę, czyli ciągła zmiana, niepewne reguły. To zresztą był duży zarzut wobec Platformy. Biznes się znacznie mierze odwrócił od Platformy, dlatego że te reguły nie były jasne. Dla kogoś, kto chciał uczciwie robić interesy, nie było w Polsce miejsca. I znaczna część biznesu dostosowała się do systemu korupcyjnego, bo inaczej nie mogła. Ale to nie znaczy, że ona by nie wolała żyć w innej rzeczywistości. Woli, tylko musi mieć stworzone jasne warunki. Sytuacja na świecie, mówię o wędrówce ludów, o Turcji, chociażby o wojnie na Ukrainie, o Brexicie. To są szanse dla Polski, zagrożenia. Jakie najważniejsze zagrożenia i czy jakieś szanse? No, największym zagrożeniem na pewno jest sytuacja na Ukrainie, mobilizacja w okręgu królewieckim wojsk rosyjskich, bo to już jest bezpośrednia granica Polski, działania Rosjan na Bałtyku. Tu nam grozi bezpośrednie starcie militarne i nie należy tego lekceważyć, bo Rosja staje się coraz mniej przewidywalna. Rosja biednieje, wchodzi w coraz głębszy kryzys gospodarczy, zaraz wejdzie w kryzys polityczny, bo jak twardo by Putin nie rządził, no to jednak nie wszyscy będą chcieli żyć w takim kryzysie. I to może rodzić sytuacje, których będzie po pierwsze trudno przewidzieć, a po drugie będą skrajnie niebezpieczne. Ale oczywiście kryzys imigracyjny też nas dotknie. Nawet jeżeli nie będzie tu wielu emigrantów, to czujemy to rykoszetem poprzez kłopoty gospodarcze i polityczne w Europie Zachodniej. Czy Stany na to tą naszą sytuację rozumie i czy w tym tyglu, który coraz szybciej się obraca, są jakieś szanse dla Polski?
Polska ma w tej chwili ogromną szansę, bo nie popełnia tych błędów co Europa Zachodnia, przede wszystkim z imigrantami, z naiwnym inwestowaniem w Rosji, bo przecież Niemcy są ogromną ofiarą własnych inwestycji w Rosji. Tam setki miliardów euro utonęły bezpowrotnie, zresztą nie tylko niemieckich, pewnie i francuskich, wielu innych. No Polska takich błędów nie popełniła, bo nawet nie mogła popełnić, bo nie miała tych pieniędzy. Po drugie, Polska jest oknem na wschód dla Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii. Te kraje na zachód, te kraje będą chciały przez nas rozwijać się. Możemy skorzystać z okazji. Nawet Chińczycy chcą wykorzystać Polskę jako bezpieczny kraj unijny, pierwszy bezpieczny kraj unijny do eksportu. No, trzeba to mądrze zrobić, ale dzisiaj Polska może zarobić na tym dużo pieniędzy. Jeśli chodzi o polski rząd, to niezależnie od oceny, to kiedy zaczyna mówić o programie Mieszkanie Plus, to słyszę od razu ze wszystkich stron, że to za drogie, za tanie, niewłaściwe do niczego. Jak zostanie wprowadzone, to Polska pogrąży się w totalnym chaosie. Czy rząd ma jakiś sposób na przeciwdziałanie tej zewnętrznej i wewnętrznej, a takiej no medialnej nagonce? Czy można z tym coś zrobić, czy rząd ma jakiś sposób? Przede wszystkim program 500, Mieszkanie Plus nie musi kosztować ani grosza podatnika. Można to zrobić za pieniądze inwestorów. Tylko, że podatnik się o tym nie dowie. No właśnie, i to jest problem komunikacyjny, który rząd musi rozwiązać. Moim zdaniem potrzebna jest większa ofensywa komunikacyjna rządu i formacji rządzącej, który w sposób klarowny by wytłumaczyła, o co chodzi w tych programach. Program 500+ wygrał informacyjnie w dniu, kiedy doszło do pierwszych wypłat, bo okazało się, że po prostu ludzie mają pieniądze i żadna propaganda tego nie zmieni. Ludzie dostali pieniądze, są zadowoleni, kupują produkty. Tak samo program mieszkaniowy będzie, ale niestety to jest, może być okres daleko poza te 4 lata, kiedy odczujemy skutki tego, więc tu jest potrzebny pozytywny PR, a przede wszystkim wytłumaczenie, o co w ogóle chodzi.